Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej odsłonie rozmów z kanapy. No w sumie nie jestem na kanapie, jestem na fotelu i to jeszcze na tym fotelu pościelona jest taka jakby... Co to może w ogóle być? To jest taka jakby poszwa? Taka wcętki. Wiecie, w takim starym komunistycznym stylu. Ostatnio po tym, jak nagrałem vloga, stwierdziłem, że nie miałem zbyt dużo czasu na to, żeby posprzątać w pokoju i obejrzałem nagranie. W sumie wahałem się, czy je wrzucić, czy nie, ale koniec końców podjąłem decyzję, że tak, najprawdopodobniej. Jeżeli oglądaliście ostatniego vloga, to wiecie, o co chodzi. A jeżeli go nie wrzuciłem, no to najwidoczniej stwierdziłem, że go nie wrzucę. Ponieważ był to taki vlog spontaniczny i ja w sumie mówiłem swoje własne przemyślenia, no i nie miałem zbyt dużo czasu, żeby posprzątać u siebie w pokoju. No i po tym właśnie, jak obejrzałem tego vloga, którego sam nagrałem, stwierdziłem, że zrobię tutaj większy porządek i troszeczkę poukładam inaczej rzeczy. No bo w sumie zaraz, jak tutaj przyjechałem do tego mieszkania, to nie miałem na to czasu i nie miałem żadnych pomysłów na to, jak tutaj lepiej zagospodarować przestrzeń. No i tak jak na pierwszy rzut oka poukładałem rzeczy, tak one zostały. No ale przyszły mi do głowy nowe pomysły, więc zmieniłem nieco aranżację. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozmowach z kanapy. Tak, uznajmy, że to jest kanapa. Dzisiaj taki prosty temat. Postanowiłem, że poruszę coś prostego, tak żeby rozruszać co nieco to towarzystwo. Mam tutaj na myśli kontynuować serię rozmów z kanapy. No i pomyślałem, że wrócę do takich pierwotnych, najprostszych możliwych tematów. Mianowicie chodzi o medytację. Ostatnio dostałem takie pytanie pod jednym z filmów: w jaki sposób medytuję? No i wiecie, ja generalnie na temat medytacji nagrałem już całą masę filmów, także jak ktoś mi zadaje pytanie, w jaki sposób medytować, czym jest medytacja lub po co medytować, no to zazwyczaj odwołuję ludzi do tych filmów, które już nagrałem, no bo naprawdę nagrałem ich całą masę i myślę, że ciężko będzie znaleźć w YouTube, na YouTubie, w ogóle gdziekolwiek znaleźć taki, powiedzmy, kanał, który tak bardzo zgłębia tajniki medytacji, jakim jest projekt Find Yourself, i wcale nie chcę się tutaj chwalić, ale no tak głęboki research i zagłębienie tego tematu, jaki zrobiłem ja sam osobiście, to naprawdę jestem w pełni podziwu dla samego siebie, że to mi się udało osiągnąć. W jaki sposób ja medytuję? Ja, tak jak mówiłem wcześniej, medytuję codziennie przez godzinę i w zasadzie forma jest dowolna. Zazwyczaj jest to zwykły zazen, w którym obserwuje się umysł. Zazen polega na tym, że po prostu siadasz na tyłku w takim czystym nieporuszeniu i automatycznie stajesz się obserwatorem myśli, zgłębiasz się w naturę czystej świadomości i pustości i tyle, i pozostajesz z czystą obecnością. Na początku, gdy się zaczyna praktykę medytacji, jest ona dosyć męcząca, dosyć frustrująca. Ludzie mają bardzo dużą ilość oczekiwań. Uważają, że celem medytacji jest niemyślenie, co jest błędnym podejściem, ponieważ umysł będzie myślał przez całe życie. Ludzie myślą, że celem medytacji jest uzyskać oświecenie, nirwanę, czy to, czy tamto. No i oczywiście te cele duchowe istnieją. Jest całkowita możliwość uzyskać oświecenie, czy przebudzenie, czy realizację kundalini. Ale nigdy to nie wygląda tak, jak się wydaje, że to wygląda. Ponieważ sama realizacja jest doświadczeniem, jest wglądem, jest rozpoznaniem tego, co prawdziwe. A to, co jest prawdziwe, to jest czysta jaźń. Słuchajcie, tam nic nie ma. Czysta jaźń jest niczym, jest czystą, bezforemną pustką. Dlatego oświecenie jest takie bardzo rozczarowujące dla ego, no bo ego chciałoby uzyskać dyplom z oświecenia, chciałoby być wyjątkowe,
chciałby być lepsze, tak? Chciałby uzyskać oświecenie, żeby coś zyskać, żeby coś uzyskać, tak? Jakiś stopień lepszości. A oświecenie jest stanem, gdy tracisz wszystko. To jest taka totalna odwrotność. Dlatego bardzo często mówi się, że oświecenie to jest rozczarowanie własnym ego. No i wiecie, ja medytuję codziennie przez godzinę. Jak podróżuję, to czasami zdarza mi się nie medytować. Wtedy tak czy siak przebywam w czystej obecności. Każdy z nas cały czas przebywa w czystej obecności. I w sumie trzymam tą praktykę dla siebie tylko i wyłącznie dlatego, bo żyję w społeczeństwie i pozwala mi ona się skoncentrować. A ciężko jest utrzymać taki stopień koncentracji bez medytacji, nawet jeżeli no już jesteś bardzo wysoce świadomy. No chyba, że no nie masz z tym problemu, tak? No ale tak jak ja, zajmuję się pracą głównie twórczą. Często mam dużo rzeczy do wykonania, które są różne, sprzeczne, w różnych terminach realizacji. To mi po prostu medytacja pozwala utrzymać samodyscyplinę, uważność własnych myśli, własnych emocji i dużo szybciej pozwala w dojściu do takiego emocjonalnego balansu. No i to, co dla mnie najważniejsze jest w medytacji, to jest to, że medytacja rozpuszcza opór, pozwala rozpuścić opór, tak że na wierzch mogą wyjść nasze przekonania, nasze uprzedzenia. Wszystkie nasze stare, nieprzepracowane schematy wychodzą na wierzch i pokazuje nam medytacja to, że mamy coś jeszcze do roboty. I to jest ten aspekt pokory w duchowości. Wiecie, jeżeli macie zbyt dużą pewność siebie i macie takie tendencje narcystyczne, no to medytacja was trochę wychilluje, nauczy was tej pokory. No a z drugiej strony, jeżeli macie niskie poczucie własnej wartości, macie negatywne myśli, negatywne osądzanie, no to medytacja was trochę podbuduje, bo przy medytacji znika tendencja do osądzania, do oceniania, do porównywania, do analizy ludzkich zachowań. Wiecie, to taka nasza ludzka tendencja ego do oceniania zachowań innych ludzi, do porównywania zachowań innych ludzi, do szukiwania się przyczyn ich postępowania, motywów ich postępowania. No te wszystkie takie ego gierki, jakie funkcjonują w społeczeństwie, medytacja je po prostu odcina im paliwo. Medytacja daje człowiekowi po prostu wolność. Wolność od wyboru, wolność od swojego własnego ego, wolność do wyboru, od wyboru, to jest w sumie jedno i to samo. Po prostu wolność od jakichkolwiek warunków i schematów. To znaczy, pozwala nam stać się na nowo tym, kim jesteśmy, w prawdziwej esencji, tacy, jacy się narodziliśmy, czyli niewinni, prawdziwi, spontaniczni, ludzcy, tacy czujący, wrażliwi, empatyczni ludzie. Medytacja pozwala zharmonizować obydwie półkule mózgowe. Jeżeli jesteście bardziej prawo albo lewo półkulowi, to medytacja pozwala je bardziej zharmonizować. Medytacja pozwala oczyścić czakramy, przebudzić kundalini. Tutaj to jest bardziej rozpoznanie świadomości w subtelny sposób. Ludzie nadal piszą negatywne komentarze pod moimi nagraniami o kundalini, że to jest energia demona. Co jest dla mnie bardzo śmieszne, bo kundalini ma więcej wspólnego z chrześcijaństwem, niż się ludziom na co dzień wydaje, a nie są tego w ogóle świadomi. Stąd na przykład wszystkie cuda, mistyczne doświadczenia, w niebo wstąpienie Chrystusa, symbol węża w chrześcijaństwie, symbol Ducha Świętego i Trójcy Świętej. To są te wszystkie same symbole, to wszystko istnieje również w kundalini. I dla mnie to jest po prostu no śmieszne. Ludzie nie znają się, nie wiedzą, o czym mówią i demonizują jakąś wiedzę po prostu, bo są tak dogmatycznie pozamykani w swoich głowach. To jest po prostu przykre, tak? Nie chcę tutaj nikogo oceniać, ale no dla mnie to jest przykre po prostu. Bo ktoś naprawdę robi research, wyciąga na wierzch głęboką wiedzę, no ale komuś się to nie spodoba, bo ma w głowie dogmę i od razu oceni z góry, nawet nie czytając ani jednej książki na ten temat, nie próbując żadnej praktyki.
życie, nie? Słuchajcie, ja generalnie medytuję już jakieś 3-4 lata, już nawet straciłem rachubę czasu. Na pewno konsekwentnie medytuję ponad 2 lata. Ponad 2 lata. Wcześniej medytowałem wtedy, kiedy miałem na to ochotę. Ćwiczyłem uważność. No i ja ćwiczyłem na siłowni, a siłownia bardzo mocno wzmacnia koncentrację i podłącza do ciała. Bardzo mocno podłącza do ciała. I to, co jest najważniejsze, co ja sam osobiście wyciągnąłem z medytacji, z tej praktyki, to jest to, żeby być konsekwentnym. Jak nie jesteś konsekwentny, no to ciężko jest cokolwiek oczekiwać. Cokolwiek. Jeżeli masz problemy z emocjami, masz problemy z negatywnym myśleniem, z ocenianiem i chcesz poczuć tą wewnętrzną radość i ten spokój taki naturalny, to możesz tego oczekiwać po 3 miesiącach codziennej medytacji przez minimum pół godziny. Jeżeli chcesz osiągnąć spokój, równowagę, balans, być bardziej empatycznym i bardziej wdzięcznym w swoim własnym życiu, medytacja codziennie przez pół godziny, wybierz sobie taką porę w ciągu dnia, abyś mógł utrzymać ten nawyk stabilnie 3 miesiące i będziesz całkowicie innym człowiekiem. To, co jest również bardzo ważne w medytacji, to jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, medytacja rozpuszcza opór, czyli tą taką niewidzialną granicę pomiędzy naszym umysłem świadomym a podświadomym i pozwala na to, że zaczynamy się oczyszczać. I bardzo często jest tak, że ludzie przez jakiś okres medytują, potem czują się źle, żygają negatywnymi emocjami, mają takie poczucie, że jest jeszcze gorzej w ich życiu niż było wcześniej, ale to po jakimś czasie przemija i mają coraz większy spokój i ten stan pogłębionej świadomości się po prostu coraz bardziej utrzymuje. No i to, co jest moim zdaniem najważniejsze w medytacji, tak? Bo możecie zdarzyć się z takimi różnymi naukami i poglądami duchowymi, że nie trzeba medytować. Takie formy upraszczania też duchowości. Medytacja pozwala utrzymać rutynę w życiu i tą zdolność do podejmowania decyzji, że ty podejmujesz decyzję, że chcesz się w coś zaangażować i wokół tego możesz sobie zbudować całe swoje życie, taką strukturę życia, taką powtarzalną rutynę, która daje tobie granice, tak? Czyli medytuję pół godziny codziennie w takiej i takiej pozycji, w takiej i takiej formie i to daje tobie takie granice, żebyś w pewien sposób uziemił tą duchowość w życiu codziennym. Wiecie, te rytuały i nawyki jednak są ważne w życiu i medytacja pozwala nam na tym poziomie właśnie naszej rutyny, naszej mechaniczności, naszej schematyczności, naszej podświadomości, po prostu uziemić się, no i utrzymywać taką ciągłą kontynuację w tym wszystkim. To daje również większe poczucie bezpieczeństwa, bo jak mamy nawyki, które ciągle powtarzamy, to czujemy się bezpiecznie, no bo możemy przewidzieć to, co się wydarzy. No i to pozwala nam również, wiecie, na taką higienę umysłu, nie? No bo to jest, z medytacją to jest tak jak z myciem się. Wyobraź sobie, że myłbyś się co trzeci dzień albo raz w tygodniu. No to wiadomo, że jakbyś się mył raz w tygodniu, to byś po tygodniu śmierdział. No to tak samo jest z medytacją. Jak na przykład medytujesz tylko raz w tygodniu albo co drugi dzień, no to wyobraź sobie, że tak samo traktujesz swoje ciało i tak samo się kąpiesz. I tak samo będziesz się czuł. Medytacja ci po prostu pozwala oczyścić umysł. Wyrzucić stary brud. Tutaj warto jest również posługiwać się dziennikiem, aby zapisywać swoje myśli na papier, bo to pozwala się po prostu oczyścić lepiej i zwiększyć poziom samoświadomości. No naprawdę, bardzo skuteczne narzędzia, bardzo, bardzo wam polecam. Tutaj polecam wam również pozostałe nagrania o medytacji, które nagrałem kiedyś i rozmowy z kanapy, serię nagrań rozmów z kanapy, zaczynałem właśnie od jednego z pierwszych nagrań o życiu tu i teraz, o świadomym życiu. Myślę, że warto, jeżeli macie czas, powrócić do moich starszych nagrań. Również znajdziecie całą masę wiedzy oraz insightów.
Tak jak powiedziałem wcześniej, po 3 miesiącach codziennej solidnej medytacji możecie się spodziewać efektów. Tutaj warto jest również mieć ten taki fundament tej wiedzy i tego zrozumienia duchowego, abyście wiedzieli, w jaki sposób interpretować to, co się dzieje w waszym życiu. To pozwala również bardziej zacementować swoją własną duchowość. Tutaj oczywiście intencja ciągłej pracy nad sobą, samorozwoju. To jest wszystko również ważne, dieta jest ważna, sen jest ważny, yoga jest ważna. Dla mnie są naprawdę fundamenty takie rozwoju duchowego i wewnętrznego wzrostu. Naprawdę. Polecam wam bardzo serdecznie. I tutaj powiem wam jeszcze, że bardzo ważna jest ta świadoma i klarowna intencja chęci rozwoju duchowego i pogłębiania własnej świadomości. Nawet mógłbym powiedzieć ustawienie sobie za cel, tak? Chęci uzyskania oświecenia czy dojścia do prawdy. Ta świadoma intencja i ta celowość tej pracy nad sobą to jest super mega istotne. Jeżeli kiedyś zderzycie się z takim przekonaniem, a oświecenie to ściema, nie ma niczego do szukania, w ogóle wiecie, duchowość to jest łu, no to polecam nie słuchać tego typu przekonań, bo to są przekonania sceptycznego ego umysłu, który zawsze twierdzi, że wie lepiej, nie? No umysł zawsze twierdzi, że wie lepiej, więc sami możecie wyciągnąć sobie z tego wnioski. Słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, medytuję cały czas tak samo, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Czy coś się zmienia w moim życiu? Mam tylko takie poczucie po prostu większej takiej psychologicznej dojrzałości. To się zmieniło w moim życiu na pewno i to się zmienia cały czas. Ale z takiej obiektywnej perspektywy mam takie poczucie, że to się już nigdy nie skończy. W sensie, że proces wewnętrznego dojrzewania, rozwoju, wzrostu się nigdy nie kończy. Mam takie wewnętrzne poczucie, że nasz potencjał jest po prostu nieograniczony i całe życie będziemy się rozwijać i wzrastać, rozwijać i wzrastać. Jestem święcie przekonany, że te fundamenty tych nawyków, o których ja tutaj mówię, że one się praktycznie nie zmieniają i będą przez całe życie stałe. I uważam, że to jest dobra droga, żeby być świadomym człowiekiem. Jeżeli ktoś uważa, że to nie jest jego droga, no to okej, nie? Bo w zasadzie, żeby, wiecie, mieć świadome i fajne życie, naprawdę można na tyle sposobów się tutaj poukładać i rozwijać, że ciężko jest w ogóle powiedzieć, że jakaś ścieżka jest lepsza od innej. Ja tutaj przekazuję wam to, co jest dla mnie najważniejsze i jest najprostsze, bo ja jestem zwolennikiem prostoty. Kiedyś, no niedawno w sumie, usłyszałem taki fajny cytat, już nie pamiętam kto jest jego autorem, że warto jest wymagać, aby rzeczy były proste, ale nie oczekiwać, że będą łatwe, tak? I ja myślę, że to jest dobre i ja się pod tym podpisuję. Dobra, słuchajcie, mysie, pysie, kończę to wideo, kończę to nagranie, chciałem, żeby było krótkie, podsumowujące. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzu, z miłą chęcią znajdę jakiś punkt odniesienia i postaram się co nieco opowiedzieć. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam serdeczne za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, dacie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki na dole. Jeżeli macie ochotę wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić. Na dole są wszystkie potrzebne informacje. Możecie skorzystać z PayPala, z Patronite'a, z każdej innej formy wsparcia. Możecie skorzystać z mojego kursu pewności siebie, z konsultacji. Naprawdę zapraszam was do grupy facebookowej. Wszyscy jesteśmy świadomością, na której udostępniam całą masę przydatnych materiałów do rozwoju, do stymulacji, do inspiracji. Zachęcam was, warto skorzystać. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.